cieszymy się, że Myślenice są jednym z tych miast gospodarzy Igrzysk Europejskich 2023. Od 25 do 27 czerwca hala widowiskowo-sportowa na Myślenickim Zarabiu była areną zmagań zawodników konkurujących w dyscyplinie Muay Thai w ramach Igrzysk Europejskich Kraków-Myślenice 2023. Wstęp na emocjonujące walki tajskiego boksu był wolny, a dodatkowo mieszkańcy i goście gminy Myślenice mogli skorzystać ze specjalnie przygotowanej strefy kibica. To przede wszystkim wiele sportowych emocji, przeżyć, których myślę, że do tej pory tu w Myślenicach nie mieliśmy okazji poznać. Oprócz wspaniałej sportowej rywalizacji tutaj na arenie Myślenice, kibice, mieszkańcy mogli również zobaczyć przepiękne, wspaniałe pokazy grupy, która przyjechała do nas z Tajlandii. W strefie kibica były przygotowane różnego rodzaju pokazy, animacje, z której też chętnie wszyscy korzystali. Także cieszę się, jestem dumny, że Myślenice były częścią tego sportowego widowiska, tej wielkiej sportowej imprezy. No i myślę, że to wielka sprawa, jeżeli chodzi o promocję naszego miasta Myślenic, nie tylko w regionie, nie tylko w kraju, ale także za granicą. Przez 3 dni zawodnicy z całej Europy toczyli zacięte pojedynki, biorąc udział w zmaganiach o medale i miejsca na podium. Ostatecznie w tajskim boksie reprezentacji Polski udało się zdobyć aż 5 krążków. No, bardzo chciałbym podziękować w imieniu Polskiego Związku Muay Thai za świetne przygotowanie imprezy. Fantastycznie się tutaj czujemy w Myślenicach. Piękne miasto, miałem okazję widzieć wasze kąpielisko. Naprawdę bardzo, bardzo miło spędzamy tutaj czas i polecamy. Jak podkreślają organizatorzy całego wydarzenia, gmina Myślenice sprawdziła się jako miasto gospodarz Igrzysk Europejskich Kraków Małopolska 2023. Pragnę bardzo serdecznie podziękować panu burmistrzowi Jarosławowi Szlajetce za naprawdę bardzo dobrą współpracę i nawet pokonywanie sytuacji, można powiedzieć, kryzysowych. Dzięki temu, no, po pierwsze, Muay Thai się pokazuje na igrzyskach, a drugie to, że no, widzowie mają możliwość oglądania bardzo ciekawych walk i pewnej kultury związanej z tym sportem walki. I to jest bardzo też ciekawe, że jest naprawdę bardzo ładna oprawa i to wszystko wygląda bardzo elegancko. Możemy być z tego dumni. Współpracowaliśmy z panią ambasador, a dokładnie współpracował właśnie pan burmistrz, natomiast no, główny ciężar organizacyjny jednak na siebie wziął pan burmistrz, jeżeli chodzi o te towarzyszące sprawy. Była strefa kibica i też była ta, powiedzmy, wioska tajlandzka, nie wiem jak to do końca nazwać, ale te akcenty rzeczywiście były. No i to jest fajne. Cieszę się, że doczekaliśmy się takiej hali, doczekaliśmy się takiego prestiżu, że mamy tutaj swoją cegiełkę w tej całej olimpiadzie. To nie koniec sportowych emocji. Od piątku 30 lipca myślenicka publiczność będzie mogła oglądać kolejne igrzyskowe starcia, tym razem w kickboxingu. Od piątku zapraszamy mieszkańców, wszystkich gości do tego, aby kibicować, zobaczyć z kolei zmagania najlepszych kickboxerów w Europie. Pozdrowie Myślenic. Okej. Pozdrowie Myślenic. Piękna akcja. Proszę państwa, nie szczędźcie braw, naprawdę to bardzo trudne akcje. Chociaż nie nad Rabą, a w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu, to i tak Myślenickie Wianki 2023 były bardzo blisko natury. Trzecia edycja Myślenickich Wianków. No w tym roku niestety z nad Raby musieliśmy się przenieść do Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu. Pogoda trochę nam pokrzyżowała szyki, natomiast cały czas jesteśmy w tej takiej idei promocji ekologii, natury, łączności z rzeką, łączności z przyrodą. Chcemy te wartości promować właśnie poprzez takie wydarzenia jak Myślenickie Wianki. Kwiaty, trawy, zboża, wszystko pięknie się wiło w rękach, aby finalnie na głowie mógł zaprezentować się obfity, tytułowy wianek. Było naturalnie i twórczo. W tym roku warsztaty plecenia wianków, warsztaty makramy, warsztaty biżuterii i oczywiście nasi najważniejsi partnerzy. Stowarzyszenie Przytul Sierściupa, które jak co roku z nami wspólnie organizuje to wydarzenie bardzo mocno nakierowane na naturę i pomoc zwierzętom również.
Naszymi partnerami są koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Myślenice. W tym roku jest to Bęczarka i Zasań. Realizujemy koncert, niezwykły koncert, w którym przeniesiemy się etnicznie w klimaty związane z rzeką i puścimy wianki. Sobotnie wiankowe popołudnie zdecydowanie przypadło do gustu wszystkim uczestnikom. W zeszłym roku przez przypadek trafiłam na taką imprezę tutaj i powiedziałam sobie, że w przyszłym roku koniecznie i obowiązkowo będę brała udział w takim wydarzeniu. Wszystkich zapraszam i polecam. Dobra, każdy ma tu zajęcie, no i w ogóle przyjemnie przyjść i zobaczyć, jak jakieś czynności wykonuje każdy tutaj. Pani robią wianki i to dla mnie jest bardzo takie naprawdę przyjemne zobaczenie tego wszystkiego tutaj. Ważne jest podtrzymywanie tradycji. Przede wszystkim ważne jest pokazanie dzieciom, młodzieży takiej tradycji, która niestety być może już coraz bardziej zanika. Także jak najbardziej impreza super. Podczas gdy uczniowie wakacyjnie odpoczywają, w ich szkołach często prowadzone są różnorodne remonty. Tak jest między innymi w czterech jednostkach oświatowych gminy Myślenice, gdzie trwają prace związane z termomodernizacją budynków. Mowa tu o Szkole Podstawowej nr 3 w Myślenicach, Zespole Placówek Oświatowych w Drogini, Szkole Podstawowej w Porębie oraz Szkole Podstawowej w Zasani. Stoimy akurat przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myślenicach. Tutaj zakres prac obejmuje termomodernizację ścian budynków tej byłej części gimnazjum. Stropodach jest na całym budynku, będzie ocieplenie stropodachu. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, orurowanie i nowe grzejniki. W poszczególnych szkołach zakres będzie podobny, ponieważ w każdej z tych szkół będzie montowana fotowoltaika i wymiana oświetlenia na nowoczesne typu LED energooszczędne. Poza tym w szkole w Porębie również będzie termoizolacja ścian, dachu. Jeżeli chodzi o szkołę w Zasani, będzie ocieplony dach, będzie wykonana nowa kotłownia gazowa, ponieważ tam obecnie w ogóle nie było gazu. W zespole placówek w Drogini będzie ocieplony stropodach i wymiana całej instalacji centralnego ogrzewania. Dwie inwestycje powinny się zakończyć w drugiej połowie października tego roku, a to będzie w Szkole Podstawowej w Zasani i w Drogini. Natomiast jeżeli chodzi o Porębę i tutaj Szkołę Podstawową nr 3, to przewidywany termin to jest styczeń 2024 roku. Słoneczna letnia niedziela 23 czerwca 1940 roku stała się jedną z najbardziej tragicznych niedziel w historii Myślenic w okresie II wojny światowej. Nazwana później Czarną Niedzielą, była pierwszą krwawą represją, jaka spadła na Myślenice w latach okupacji hitlerowskiej. Pierwszą, ale niestety nie ostatnią. Przyniosła śmierć 35 mieszkańcom Myślenic, przedstawicielom różnych środowisk, których aresztowano, wwieziono do więzienia Montelupich w Krakowie, a następnie rozstrzelano w Forcie Krzesławice. Myśleniczanie nie zapomnieli, Myśleniczanie pamiętają i rokrocznie przy tablicy z nazwiskami ofiar Czarnej Niedzieli oddają hołd tym, którzy za swój patriotyzm zapłacili najwyższą cenę. To był dramat w rodzinie, bo zabrano najstarszego syna mojej babci, czyli Andrzeja Miętusa, który miał 25 lat. Był pełen życia, młody człowiek. No, w ogóle wszyscy myśleli, że ta Czarna Niedziela to się nie skończy tak tragicznie, że ich zamordują. Ustawiono ich tutaj właśnie pod tym budynkiem, aresztowane 35 osób. Ustawiono tu pod budynkiem, w skwarze stali z podniesionymi rękami. I to był niedziela 23 czerwiec, tak jak dzisiaj, 1940 roku. Później stąd wywieziono ich do Krakowa. Do więzienia Montelupich i stamtąd w 6 dni później, w sobotę 29 czerwca, wywieziono do Fortu Krzesławickiego i tam w fosach rozstrzelano. Także rodziny w chwili aresztowania nawet nie zdawały sobie sprawy, że to się zakończy śmiercią ich najbliższych. Od pewnego czasu właśnie jest ta pamięć bardzo kultywowana. Przychodzi młodzież ze sztandarami, władze miasta. Jest też nowa tablica,
która jest tu od 2017 roku, gdzie wymienieni są wszyscy zamordowani i ile mieli lat, bo większość z tych osób to byli młodzi ludzie. Młodzi, wykształceni, którzy no, byli przyszłością Myślenic. W ramach tegorocznej Czarnej Niedzieli można było także obejrzeć w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu wystawę poświęconą Andrzejowi Miętusowi. Wystawa w Mokisie poświęcona Andrzejowi Miętusowi, mojemu wujkowi. Jest poświęcona jemu, właśnie jego pasje, jego zainteresowania, no, jakim był człowiekiem. Będzie trwała do końca sierpnia w sali zielonej.